Prosta wymiana sprzętu elektroinstalacyjnego w mieszkaniu na gniazda i łączniki z serii 54 i 82 firmy Contact Simon. Zdemontujemy istniejące łączniki i zastąpimy je nowymi. Przetestujemy także podłączenia przewodów bez ściągania izolacji, a na koniec wykonamy proste i podstawowe pomiary w instalacji elektrycznej i sprawdzimy ochronę przeciwporażeniową. Zapraszam na film. Typowe mieszkanie w bloku, nieduży salon, pokój, kuchnia. Niecały rok temu montowałem tu oprawy oświetleniowe, a odcinek z tych zmagań jest dostępny na kanale. Dla nowych widzów udostępniam link w prawym górnym rogu ekranu. Użytkownicy lokalu postanowili odświeżyć i wymienić osprzęt elektroinstalacyjny. Materiał zamówiłem w zaprzyjaźnionym sklepie elektrotechnicznym Team.pl, a dzięki uprzejmości firmy Contact Simon, która jakiś czas temu udostępniła mi wzornik ramek do osprzętu serii 54 Natura i 82, klient miał uproszczone zadanie przy wyborze odpowiednich ramek do swojego wnętrza. Przenieśmy się teraz do pierwszego pomieszczenia. Odkręcam istniejące gniazdo i odłączam przewody zasilające. Ogólnie w całym mieszkaniu zamontowane są gniazda i łączniki firmy Contact Simon, takiej podstawowej serii nieramkowej Accord w kolorze białym. Odkręciłem pokrywę gniazda, przyciąłem przewody, poluzowałem zaciski śrubowe i podłączyłem przewody zasilające. Moduł wsunąłem do puszki elektroinstalacyjnej w ścianie i przykręciłem wkrętami. Niestety krzywo osadzone puszki nie pomagały w ustawieniu modułu. Aby pewniej i solidniej gniazdo było zainstalowane, oprócz wkrętów wykorzystałem elementy montażowe zwane pazurkami. Odkręciłem łącznik i odłączyłem przewody, następnie odpakowałem nowy łącznik serii 54 i podłączyłem do szybko złączy zaciskowych zgodnie ze schematem nadrukowanym na tylnej części łącznika. W korytarzu w pierwszej kolejności wymieniłem łącznik światła do łazienki. Tu został wybrany model z serii 82. Moduły łączników z tej serii mają podłączenia przewodów bez ściągania izolacji. Wystarczy wsunąć przewód i docisnąć zacisk aż do charakterystycznego kliknięcia. Ramka, klawisz i gotowe. W tym pomieszczeniu oprócz łącznika światła do łazienki jest także pojedynczy łącznik po lewej stronie przy drzwiach wejściowych. Tutaj wybrany został moduł łącznika z serii 54 w związku z dostępnością ramki wykonanej z betonu. Po zdemontowaniu istniejącego łącznika odkurzyłem puszkę instalacyjną z pozostałego pyłu po remoncie, odpakowałem nowy łącznik, podłączyłem przewody, przykręciłem moduł do puszki i zainstalowałem ramkę oraz klawisz. Przenosimy się do kuchni. Ściana przeciwległa do blatu roboczego, brak wody i wilgoci w pobliżu, dlatego zainstalowane są gniazda zwykłe, niehermetyczne. Tutaj zainstalowałem gniazdo podwójne i łącznik wraz z ramkami w kolorze czarnym i złotą podstawą.
Moduł gniazda jest niewielkich rozmiarów, jego niewielka głębokość pozwala na prosty montaż i pozostawienie większej ilości miejsca w puszce, na przykład na podłączenia przewodów zasilających za pomocą szybkozłączek. Płytka chroniąca elementy przewodzące oraz przesłona torów prądowych, czyli mówiąc potocznie zabezpieczenie przed dziećmi, dla których tajemnicze otwory w ścianie mogą służyć jako zachęta do zabawy. Po zakończonym montażu nowego sprzętu profilaktycznie wykonałem podstawowe pomiary pętli zwarcia oraz czas i prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego zainstalowanego w tej instalacji. Film z wykonywania podstawowych pomiarów dostępny jest na kanale, link w górnym rogu ekranu. To już wszystko w tym odcinku. Standardowo zachęcam do odwiedzenia sklepu elektrotechnicznego team.pl. Przypominam, że warto jest korzystać jako zalogowany użytkownik. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.